po tak morderczym biegu na 90 km, który startowała Jusyna, czyli bieg wazów, powinna przynajmniej mieć tygodniową, jak nie dwutygodniową ochronę i organizm zmusić z tak wysiłku jednostajnego, wytrzymałościowego do sprintu, jest to nie lada sztuka, więc ja na jej miejscu na pewno bym nie wystartował w sprintach po trzech dniach. Uważałem, że jeżeli pobiegnie bieg wazów i wygra, zresztą byłem pewien przed biegiem wazów, że wygra w kobietach, że zadowoli się tym jednym biegiem i już więcej tych biegów nie pobiegnie i będzie się przygotowywała do przyszłorocznego sezonu, który dla niej będzie bardzo ważny, a później do Mistrzostw Świata i do Igrzysk Olimpijskich.